Forestieri kontra Marcelo za blisko bramki. Nastawiający Ikea Casillasa. Forestieri, dlaczego on mianowicie nie spełnia oczekiwań? Co tu się działo? Będzie kartka czerwona. I to jest Ronaldo. Dla Cristiano Ronaldo. Za co? Za co? Za chwilę się przekonamy, co Cristiano Ronaldo takiego zmalował. Dzisiaj znany jest tego, że jak mu nie idzie, to potrafi sfaulować, ale dzisiaj Cristiano Ronaldo powinien być najspokojniejszym człowiekiem, jeśli na świecie to tąpnął. Poprzednią czerwoną kartkę dostał, jak strzelił bramkę na 4-2, także... wygrany mecz o Santiago Bernabeu, a my patrzymy jeszcze raz. Ale to inna historia chyba. No nie, no to jest czerwona kartka. Sędzia widział to, no to się działo na oczach sędziego. Pierwsze dwa ruchy ręką wydawały się od taką walką o piłkę, ale to już było zamierzone, to już nie ma co. Jak mi się wydaje. No, uczepił się jego rękawa rywal, no ale w ten sposób nie można się opędzać, no to już trzeba się przewrócić, jak człowiek nie pozwala ci biec dalej. To stanąć, a nie z łokcia. No wszystko sądzę, że wybaczą kibice Realu to zachowanie Cristiano Ronaldo, to była w tym premedytacja, ale nie było złośliwości, może tak się trochę wyrażę. Leszek, nie chciałbyś, żeby ktoś ci to zrobił z premedytacją, ale bez złośliwości. Na pewno bym nie chciał. Właśnie, więc tak, zostawmy to akademicką. Zostawmy tak, to jest dyskusję. Sofistykę zasłużyła czerwona kartka dla Cristiano Ronaldo. Nie będzie go z Deportivo na pewno. A kto wie, czy nie dostanie więcej niż jednego meczu, bo to jest też, i pamiętajmy, recydywa. Nie można tego wykluczyć istotnie. Druga czerwona kartka dla Cristiano Ronaldo. No jak na jedną rundę, to niezły dorobek. I nie wygląda to na jakiś manewr Grundola, jeśli pamiętają Państwo jeszcze piłkarskiego pokera. Nie miał tam niczego w ustach, z czego...